Pani profesor, czy model zatrudnienia wspomaganego jest skuteczny, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi? Jak to wygląda w innych krajach europejskich? Czy jest skuteczny, się dopiero okaże, dlatego że jesteśmy na początku drogi. Zwłaszcza jeśli chodzi o te typy niepełnosprawności, upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne. Proszę nie zapominać, że pół wieku temu te osoby były pozamykane w gigantycznych instytucjach totalnych, w nieludzkich warunkach i dopiero od lat 70. datuje się ich proces wchodzenia w otwarte życie społeczne. Także mamy bardzo wiele do nadrobienia jako społeczeństwa zachodniego kręgu cywilizacyjnego i rzeczywiście w stosunku do tych osób mamy powody, żeby się bić w piersi. Zatrudnienie wspomagane rozwinęło się na szeroką skalę dopiero w latach 90. ubiegłego stulecia, także dosyć krótką ma historię jako system wprowadzania na rynek pracy osób niepełnosprawnych, ale może się poszczycić już pewnymi sukcesami. Jak to jest w innych krajach Europy? No właśnie. Zatrudnienie wspomagane tym się różni od innych systemów wspierania osób niepełnosprawnych, że jest zdecentralizowane, jest elementem deinstytucjonalizacji życia osób niepełnosprawnych. I Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego to jest taka organizacja parasolowa, która zrzesza organizacje krajowe. Należy do niej obecnie 17 krajów europejskich, więc to jest ruch dosyć spory. Nie wyznacza żadnych standardów. Jest oczywiście taka ogólna ideologia 5 kroków, o której będę mówiła, ale podstawowa zasada zatrudnienia wspomaganego to jest wykorzystywanie zasobów lokalnych. Czyli w każdym kraju jest inaczej. Na przykład w Skandynawii, gdzie w latach 70. było takie apogeum państwa opiekuńczego, prawda? Oni dość wcześnie zorientowali się, że właśnie jeśli chodzi o tego typu działania, to oni nie mają ogólnej polityki państwowej na ten temat. Każdy region radzi sobie sam. Oni tylko wspierają ich organizacyjnie i to jest podobna zasada. Panie profesor, ale jednak w Polsce wspomaganym zatrudnieniem zajmują się różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i nawet ich przedstawiciele mówią, że powinna być jakaś centralizacja, czy na przykład finansowanie tych projektów z jakiegoś centralnego budżetu. Więc my chcemy iść trochę w innym kierunku. Dlaczego? Nie, to jedno z drugim nie stoi w sprzeczności. Oczywiście jest to ruch, który działa wspólnie, tak jak ta Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego i pewne organizacyjne, logistyczne zagadnienia wspólnie rozwiązuje i pewne ogólne ramy są wspólne. Taką też bardzo ważną zasadą jest to zatrudnienia wspomaganego, że jest ono elastycznie dostosowane do specyfiki danej osoby. Tak? Odchodzi się od używania takiego ogólnego pojęcia osoby niepełnosprawne, dlatego że systemy wsparcia kierowane ku osobom niepełnosprawnym niekiedy powodowały do wylewania dziecka z kąpielą, bo te osoby są tak różne, prawda? No więc na przykład tu jeśli mówimy o osobach chorych psychicznie czy z zaburzeniami psychicznymi, to niekiedy one nie mają żadnych psychofizycznych wspólnych cech z osobami na przykład niepełnosprawnymi fizycznie, więc błędem jest forsowanie wspólnej polityki wspomagania procesu zatrudnienia, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zatrudnienie wspomagane bardzo mocno podkreśla, że proces zatrudnienia dotyczy osób dorosłych, wszystkich dorosłych, tak zwanych normalnych ludzi. I normalizacja życia społecznego polega na tym, że odstępujmy, na ile to jest możliwe, od terapii. Praca nie ma być terapią. Praca ma służyć zarabianiu na życie. Ma to być płatna praca na otwartym rynku, tak zwana normalna praca. Prawda? No i jest kilka zasad takich ułatwiających ten proces. Taką bardzo ważną zasadą jest to, że właśnie coraz mniejsza rola jest terapeutów, a coraz większa rola wsparcia środowiskowego, takich zwykłych ludzi, kolegów z pracy, prawda? Jeżeli w latach 60., 70. osoby z zaburzeniami psychicznymi były traktowane jako ludzie drugiej kategorii, prawda? Ponieważ byli pozamykani, to nikt nie wiedział w otwartym środowisku, jak oni wyglądają, w ogóle byli traktowani jako jakieś dziwolągi. A teraz są wśród nas i po prostu wsparcie jest udzielane przez
kolegę, który pracuje na sąsiednim stanowisku pracy, prawda? I tak to jest. W związku z tym jest to bardzo tanie, o wiele tańsze niż inne systemy do tej pory wsparcia.